Dzisiaj pokażę Wam, jak zbudować reseter do kserokopiarki, do fusera, żeby zresetować kod błędu SC554 na przykład. Bierzemy się. Partnerem mojego kanału został sklep internetowy z narzędziami toja24.pl. Generalnie byłem w tym sklepie, jest bardzo przyjazny dla użytkownika. A nie będę dzisiaj polecał narzędzi, które otrzymaliśmy na testy, żeby sami zobaczycie, jak one się spisują, czy warto je kupić, czy są warte zainteresowania. To wszystko wyjdzie w praniu. Do zresetowania kserokopiarki, gdy występuje kod błędu pieca, potrzebny jest taki bezpiecznik, tak zwany Pico Fuse. Jest on jednorazowy i po każdym użyciu trzeba wymienić go na nowy, ale jest fajniejszy sposób. Białe gniazdo, które nas interesuje, do którego musimy wsadzić nasz reseter. Gniazdko jest nam najbardziej potrzebne. Znaleźć jakiś sposób na tymczasowe ułożenie przewodów tutaj, żeby to wszystko się pomieściło, a te przewody będą wychodziły przez szczelinę między obudowami. Po pierwsze zakładamy górną obudowę, a kabelek wypuszczamy szczeliną. Według mojej teorii to powinno zadziałać i to powinien być reseter wielorazowego użytku. Ale zaraz pójdziemy z tym do maszyny i sprawdzimy w kserokopiarce, czy to działa. Tak się fajnie składa, że mam taką maszynę MPC3002. Wsadzimy piec i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Jakoś to trzeba zrobić tak, żeby kabelki nigdy nie przeszkadzały. Ale jaja, ale pomysł, o Jezus. No dobra, i tu mamy reseter. Reseter musi być na on. Jeżeli chcesz zresetować kserokopiarkę, żółty 107C. Teraz jesteśmy w trybie serwisowym. Tutaj jest nasz reseter. Ok. Teraz system. Wybieramy punkt 5 i szukamy 5810. SC Reset. Wybieramy 5810. I tutaj mamy dwie opcje resetowania pieca. No i teraz tak. Nasz przełącznik musi być włączony. On. Wciskamy Fusing SC Reset. Execute. I wyłączamy. Exit. Teraz wybieramy drugi reset. On. Thank you.